shit! Co on ma ze sobą? Nie rób tego. Idzie wielki olbrzym. Ja pierdzielę. Co się stało? Jakieś plastry tam pływają? Cyberpunk z AliExpress. I żeby się łaskawie odpierdol... Muszę dostać się na nadchodzącą imprezę w Black Sapphire. Pieniądz to waluta biedaka. Biedacy. A wy co, dalej płacicie za produkty, które kupujecie? Ukończ przynajmniej 3 kontrakty od Mr. Hensa. Sabi. Żegnamy. Bardzo przepraszam, no niestety stała pani w złym miejscu. Oj, poszedł sobie. Dobra, to jest moja szansa. Oj, kurde. Halo, czy ktoś tu jest jeszcze? Koni chyba nawet się nie szczaili, że coś tutaj się dzieje. No i ty, ziomku, tutaj byłeś i nic nie słyszałeś, żadnego strzału? Dzień dobry. Żegnamy pana. Pana również. Dużo was jeszcze tutaj. A ty tu czego? A ty tu czego? No to słucham. Ale się nie przyzwyczajaj. Poczekaj! Nie strzelaj! Ja tu tylko robię interesy. Dobra, jakie? Pracujesz dla Voodoo Boysów? Pracowałem, a po tym co odjebałaś, raczej znajdą sobie innego dostawcę. To gdzie go znajdę? Mnie nie pytaj. Nie potrzeba mi więcej problemów. Uderzyć go? Dobra, gadaj. Mów. Albo jednak dostaniesz dzisiaj w pierdol. Nie zastraszysz mnie! Kurwa, pojebało cię! Tylko nie w nos! Wiesz jak to boli? Dobra, już powiem ci, tylko przestań! Muszę sobie zapalić szluga, akurat dostałem właśnie 2 ciosy w twarz, wczesne zapalenie szluga. Dobrego masz cela? A, fantastycznego, tak się składa. Ja przeciążę macierze dyskowe, a ty napierdalaj w serwery, aż wybuchną. Dobra, zabieraj się stąd, mam coś do zrobienia. O, super, tylko że ja zostałem bez pracy. No to super, co mnie to obchodzi, ziomek. Przecież znajdziesz sobie inną robotę. Halo, czy ktoś tu jest jeszcze? Aktywacja systemów obronnych. Aha, ty jeszcze strzelasz do mnie. Aktywacja systemów obronnych. Ej, on jest niewidzialny. Gdzie jesteś? Wykryto obecność organizmu żywego. Ostrożnie z tym. Jestem podpięty do Netrunnera. Nie wiem, kim jesteś, ale lepiej się odsuń. Agent Alan Noel, specjalista od przestępczości zorganizowanej. A ja jestem Lizzie Weezy. Co, jasne. A ja mam rezydenturę w Crystal Palace. Korposów lubię jeszcze mniej niż gangusów. Dlatego tym razem nie będę tracić czasu na gadanie z korposami. Nie możesz zabić Milko. Spróbuj mnie powstrzymać. Moim celem jest zaprowadzić porządek, a ty siejesz tylko zamęt. Nie rób tego! Ta siła znaczy wszystko. Przyznam, że tego jednego się po chęci nie spodziewałam. Spotkanie w 4 oczy. Złamałem reguły anonimowości, na co pozwalam sobie niezmiernie rzadko. Miałbym 3 takich ludzi jak ty, to przejąłby mnie tylko Dogtown. Czyli jak zwykle jesteś tym typem osoby, który chce po prostu władzę całą dla siebie? To brzmi jak polityka. Wszystko brzmi, jakbyś się babrał w miejscowej polityce. Herbaty? Oho, chyba trochę się boję od ciebie brać herbaty. Nie trzeba, dzięki. Dostaniesz plany budynku. Mam drzazgę od Hensa. To trochę mnie odcięło, że tak powiem. Powoli się przyzwyczajam. Powoli się przyzwyczaja do tego, że ja mną z tobą odcina. Może z wiekiem to tak się człowiek przyzwyczaja do tego. Szkoda, że z Reedem nie można mieć romansu. Rozmawiam z duchem? Dostali mnie na srebrnej tacy jako część układu. Pokój ma swoją cenę i zawsze ktoś musi ją zapłacić. Oni cię wystawili, a ty dzisiaj dla nich tu... Znowu dla nich pracujesz? Songbird wciąż jest moim człowiekiem i nic tego nie zmieni. Kurwa, Reed. Pójdziecie tam jako goście. To na pewno koncert 50 Centa. Uśmiechy, te sprawy. Gotowa na konkrety? Nie, ale i tak je podasz? Mam tu zestaw do nurkowania, który powinien na ciebie pasować. Strasznie. Musisz uważać. Nie lubię pływać w grach. Woda jest mocno toksyczna. Nie lubię być pod wodą w grach. A co z Reedem? Oczywiście będzie tam z tobą. Wiesz co, według mnie na przykład V też powinna mieć o wiele więcej emocji, jeżeli jest główną postacią gry. A ona tak po prostu sobie gada, nie? Ona jakby nie ma większych emocji zazwyczaj. Umiera przez relika, to... No, umieram. Jezus, co to jest? Wyglądasz strasznie, gościu.
Nie chciałabym z tobą walczyć chyba. Zadźgałam ćpuna, który próbował zadźgać mojego kolegę. Mieliśmy wtedy może po 13 lat, a ten facet był stary, chudy, z wadliwą cyberręką. Wszyscy go lubiliśmy. To brzmi jak przeszłość punka. Ja, taka rozmowa w SMS-ach o zabójstwie, o pierwszym zabójstwie. I miała 18 lat. A wy co zrobiliście w wieku 18 lat, co? Wchodzę tam siłą. Boże, ile petów. Ludzie. Co jest w tej wodzie w ogóle? Jakieś plastry tam pływają? Czuję się prawie jakbym była w Tajlandii i nurkowała sobie z rybkami. Szybki snorkeling. Może jakieś baby sharki zobaczę? Gdzie tu się przechodzi dalej? Znajdź sposób na przedostanie się dalej. A, dobra, to szukam. Nie jest tylko byście żarli. Naprawdę, porobilibyście coś. O, jakieś jedzonko. Biorę. Zamawiam sobie żarcie jakieś. Czy maczek jeszcze będzie działał? Sprawdzam! Wait a minute! Jest tylko byście żarli. Interesting. Dobra, następna kamera. O, no, jest Reed. Widzę, jak zabija kogoś. Co za durni są ci strasznie, co naprawdę nie widzieli gościa, który idzie z wielkim plecakiem? Ktoś tu się napierdalał. Chyba mamy gości. Obezwładnij snajpera. Nie masz żadnego problemu. Idzie wielki olbrzym. Widzę. Co teraz? Postarajmy się zrobić to gładko i po cichu, okej? Przecież są ludzie tutaj, co ty robisz? Co stało? Musimy się przebić. O nie. A to ten, co go spotkałam po drodze. Shit, co on ma ze sobą? Ja pierdzielę. Co się stało w ogóle? To nie tak miało być. Co to jest? Coś się zbugowało chyba. Co jest? Gra mi się crashuje. Co wy zbudowaliście tutaj? Nie spuszczaj mnie z oka, skup się! No przecież mam cię na oku, ale tu jest coś skraszowane, no. Widzisz? Wszyscy wiesz, co ja mam na ekranie? Dobra, w stronę mostu. Dobra, już jest chyba git. Cyberpunk z AliExpress, z Pandabaya. Ty, nie mamy całego dnia. O, sorry. Sprawdzałam, gdzie jest moje zamówienie z Ubera. Skanujesz mnie? Właśnie co jest stoczył ci kortyzol. Widzę takie rzeczy w człowieku. Prześwietliłeś mnie przecież przed chwilą, ziomek. Załóż swoje nowe łaszki i przyklej sobie jakiś przekonujący uśmiech. Modny garnitur? No to nie mogli mi dać sukienki jakiejś, ani kurde garnitur? Jezusie, jak ty wyglądasz, Vi. Co ty masz na sobie? Jakiś łuskowany garnitur. Jakie budki? Nie no. Skoro już takie coś ci dali, no to nic. Trzeba tak iść. Chcę znowu poczuć smak szampana. Dziękuję. Życzymy udanej zabawy. Co oni mają na głowie? Szczególnie ten. Jesteśmy na imprezie. Czuję, że nasiąkam imprezową atmosferą. Tylko nie nasiąknij za bardzo. Ciekawe, czy da się upić. Saludam je. Salud. Gracias. Doceniam, dzięki. Zamierzasz najebać się na koszt Hansena i zażygać mu podróż? No. O, już się narąbało. A można jeszcze jednego? Wszystko dla For Science, także... Tak. No to pij z bohaterką. Zdrowie. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie ty. No ta, a potem będziesz chciała mnie odstrzelić prawdopodobnie. Albo się wypniesz na mnie przy pierwszej, lepszej okazji. Zabiłam waszego znajomego, prawda? To twoja wina przecież. Tak. Teraz musimy cię stąd wyciągnąć. Nie mogę się wycofać. Jedyny sposób, żeby mu to zabrać, to zostać przy nim i dalej grać więźnia. Przedstawisz mnie znajomym? Wypadałoby się poznać. Kurt Hansen. Vi. Po prostu Vi. Nie widziałyśmy się jakiś czas. Nie lubię takich spotkań po latach. Zawsze bolą. Muszę cię porwać, skarbie. Mam tu paru polityków z Night City, którzy pragną cię poznać. Jestem cała twoja. Do zobaczenia, Vi. Udało się. Połączenie się odnowiło, kiedy cię dotknęłam. Potrzebuję drinka, będę na dole. O, tak. Posłuchaj. Najlepiej jeść w alkohol ze swoimi problemami. Niby jesteś więźniem, a chodzisz sobie po imprezie w wieczorowej kiecce? I wyglądało, jakbyście się przyjaźnili z Hansenem. Wszystko to jedna wielka gra pozorów. Nie wszystko mogę ci teraz wytłumaczyć, ale naprawdę bardzo potrzebuję twojej pomocy. Przez cały czas chodzi mi tylko o jedno. Chcę zdobyć nasze lekarstwo. Musicie ukraść te kody dostępu i unieszkodliwić netranerów. Później podszyjecie się pod nich i przyjdziecie na spotkanie z Hansenem. Zwiniemy mu matrycę sprzed nosa. Wciąż coś ukrywasz, mam rację? Nie mam czasu, żeby teraz wszystko wyjaśniać. Nie mam czasu. Muszę kończyć. Liczę na ciebie. A, bo koncert się zaczął. Goście nie mogą na scenę. Jak to?
Piwko nie można. Drink? Nawet nie powiedziałam, co chcę. Po prostu lejecie każdemu dokładnie to samo. Wszystko w porządku? W trudnych momentach potrzebuję chwilę pomyśleć. I co? Wymyśliłeś coś? Że już wiemy, kto stał za zamachem na Myers. I wystarczył ci jeden drink, żeby sobie to poukładać? Co musimy zrobić, żeby ją uratować? Musimy przygotować się na spotkanie z Hansenem. Mamy przyjść na nie jako para netrunnerów. Wcześniej trzeba ukraść ich osobowości. Co za w ogóle porąbany świat. Przelewam ci na konto sumkę z kilkoma zerami. Zamień to na sztony i zagrajcie z nimi. Podchodzimy osobno, żeby się nie zorientowali. Czy ja mogę to pokazać na streamie? Jak gram w ruletkę? Za 80 tysięcy dolarów? Życzę wielu wygranych. Dołączam, dzień dobry. Które obstawiamy? Czarny czy czerwony? Czarny. Rozluźnij się, postaw im drinki. Wiesz, zagadaj. Dołączę do ciebie za kilka minut. Zakład przyjęty. Zamykamy zakłady na tę rundę. Przedstawisz się? Vi. A ty? Aurora Cassel. A to mój brat. Aymeric. Co pijecie? W takim razie bourbon dla Aurory, real water dla Aymerica. 27, nieparzyste, czerwone. Mert. Tak sobie myślę. Chyba nas nie podsłuchiwałaś. Co? Ja? Życiu. Rzućmy na szale wszystko, co dziś wygraliśmy. Obstawiamy przeciwne kolory. Któryś z nas wszystko straci. Dokładnie. Wybierz kolor. Czarne. Wybieram czarne. To my czerwone. Dawaj, 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 dawaj. 8, parzyste, czarne. To mert. Zostawcie nas na chwilę samych. Dobrze wiem, że twój kolega Reed to agent FIA. Zakładam, że ty też jesteś agentką. I zgaduję, że to wy dwoje jesteście odpowiedzialni za wywiezienie prezydentki z Dogtown. Nie. Powinienem was za to odesłać do domu w kawałkach. Straszysz mnie? O, straszysz mnie? Nie straszę. Po prostu rozmawiamy. Taki jesteś bystry? Porwiesz nas? Pobijesz? Wypuszczę ciebie i Rida wolno. Wyjdziecie stąd w jednym kawałku o własnych siłach. Przekaż to prezydentce Myers i powiedz jej, że mam jej zabawkę masowej zagłady i żeby się łaskawie odpierdoliła, albo wszyscy się o niej dowiedzą. Da wymienić hajs. Spadaj stamtąd, Fi. Lepiej nie kusić losu. Ale dałam 80 kawy z 20 kawy jest przegrane. O, mogę z nią pogadać. Lizzy Weezy. A ja jestem Lizzy Weezy. Ty jesteś Lizzy Weezy? Ta znana artystka. Mnie również miło cię poznać po prostu. Li? Może jeszcze kiedyś się spotkamy? Pewnie. Miłej zabawy. Jaka podjarana w ogóle. Może drinka? A poproszę. Dziękuję bardzo i do widzenia. Pewnie jak stąd wyjdę, to coś się stanie. I to wracamy do lobby. Teraz razem z kolegą zapierdalacie do wyjścia. Aha. Po przed siebie. Podprowadzę was. Chodź, Vi. Nie ma nas co czekać. To wasza dwójka włamała się dzisiaj do hotelu. Nie. Kurwa. Jakoś weszliście przez tunele. Masz coś do powiedzenia, szmato? Jezus, co wy tacy niemili wszyscy jesteście tutaj. Zajebista robota.